Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu, a przed nami zimowy smok, moi drodzy. W poprzednim odcinku nie udało się zabić kamiennego smoka, niestety. A teraz słuchajcie, też jest przypał, ponieważ zużyłem niestety runki na przywołanie, słuchajcie, na przywołanie golema. Jest taki problem, że no tutaj te zwoje jest bardzo ciężko z tymi zwojami. Mam tu jakieś przyzwanie szkieleta, zniszczenie ożywieńca, ale obawiam się, że niestety z tych wszystkich rzeczy to może być za mało. Ej, ty, Właśnie tutaj spotkałem jakichś paladyn, chłopów i... wracaj do swojej kopalni rudy. Nic tu po tobie. Rozumiem. Nikt nie lubi dzielić się łupem. Ty to powiedziałeś. Teraz Chyba, że znikaj. mamy kompanów. A jeśli tego nie zrobię? Nie zgrywaj mi tu ważnego. Spadaj, albo skończysz jak ta świnia leżąc na śniegu z bebechami na wierzchu. To byli twoi ludzie? Już nie. Żadna strata. Ci idioci byli nic nie warci. Co im się stało? Nie potrafili poradzić sobie z lodowymi gigantami, a teraz wąchają kwiatki od strony podłoża. Skoro taki z ciebie twardziel, to może ty spróbujesz. Dlaczego sam się ich nie pozbędziesz? Spokojnie, spokojnie. Nie strosz się tak. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to robisz ze strachu pod siebie. Trafnie. Powiem wam szczerze, że mam tak słabą postać. Tragedia jest, widzowie. Ja muszę się nauczyć łuku, zręczności, wszystkiego, bo to jest masakra. Nie mam zamiaru uczestniczyć, a co ja będę z Co tego ja miał? będę z tego miał? Ja wiem. Powiedzmy 1000 sztuk złota. Co ty na to? Dobra, a co ty będziesz z tego Lodowy miał? troll? Ten znowu to samo. Mam zamiar powłóczyć się po lodowej No nie krainie. mam szans na Jest lodowego parę trolla. spraw, z którymi mam problem. Co takiego kryje w sobie lodowa kraina? Ty chyba nie masz dość tych swoich pytań, co? Dobra, powiem ci. Tutaj, za klifami, rozciąga się lodowa kraina, jakiej nigdy jeszcze nie widziałeś. Podobno znajduje się tam wielki skarb lodowego smoka. Ja zaś chcę tego skarbu. Więc jak? Zgadzasz się, A czy nie? może my, ty, ja, smok, wychodzi. Ale to dziwnie pokazałem. A dobra, nieważne. Ajajaj. Ach, tu skręciło mnie trochę, przepraszam, widzowie. Nie mam zamiaru uczestniczyć. No nie mam Nie zamiaru mam zamiaru uczestniczyć, bo uczestniczyć w przecież nie twoich mam gierkach. najmniejszych szans z jakimś Tak, jebanym więc lodowym wynoś trollem. się stąd. Ty! Dobra, a Sylwio, ty. A ja cię kojarzę, to nie cię miałem poszukać? Dobra, to... Oj, Bulko! Jeba! Przecież to są te chłopy z tego... O co chodzi? Kurde, ze Cholernie zimno. farmy, Nie co mnie wiem, czemu chcieli Sylwio koniecznie nadupczyć. chciał tu przyleść. W Sylwio i okolicy Bulko. pełno jest miejsc, gdzie Parówek. można coś znaleźć. Ale jest piękny dzień, widzowie. Dobra, ty, światło mnie zgasło. Daj mnie światło. Dobra, ja mam, słuchajcie, a nie tu światło. Ja mam, słuchajcie, mapę smoka. Wiem, gdzie smok się znajduje, więc zaraz się tam udamy. Tylko muszę ogarnąć tutaj mapę. Pyk. No, jesteśmy tu, czyli wychodzi na to, że musimy iść naprzód, bo jesteśmy tutaj. Nie wiem, wy pewnie nie widzicie myszki, ale musimy iść prosto naprzód. I tam będzie smok. Spróbujemy zmierzyć się dzisiaj z tym smokiem. Tutaj były te postacie, więc zatrzymałem na chwilę odcinek, ale zważywszy, że te odcinki nie są takie płynne, a mi strasznie idzie do kitu, i żeby zawężyć to wszystko w jakąś treściwą treść, powiedzmy, to widzimy się już na miejscu przy samiutkim smoku zapewne. Dobra, widzowie. Ogólnie jest sprawa taka, że ja tu generalnie muszę tak, teraz wrócić do Corinis i no, tak zwaną odpalić mapę z Google'a i na tej mapie pozbierać wszystkie wartościowe rzeczy, z których mógłbym coś stworzyć,
bo w takim wypadku, jakim jesteśmy teraz, nie mam najmniejszych szans. A co chciałem wam pokazać, to... No to nie ja zrobiłem akurat, ale... No, także tak to słuchajcie, jest tym smokiem właśnie. Niby smok, a ja sobie z jednym z wilków nie potrafię poradzić, więc niestety słuchajcie, ale będę musiał tutaj zatrzymać nagrywanie i zaopatrzyć się w rzeczy, ale pomyślałem, że wam chyba to zostawię, bo nawet śmiesznie to wyglądało. O ile się nie mylę, kurde, ale możliwe, że się mylę, ale nie wiem, czy to słuchajcie, nie jest w ogóle tego. Ten obóz najemników, co był kiedyś, bo ten most mi się tak kojarzy. I taka wyspa na tego, nie? Nie wiem, czy kojarzycie, patrzcie, most. Nie, nie wiem, czy tutaj nie jest tego i tam jest wyjście do tego. I tu było to przejście. I na dole był taki domek. Tak, to wydaje mi się, że tutaj kiedyś mieszkali najemnicy i tutaj mieliśmy misję z rozdawaniem wody. Gotiku 1. Tak to było. Dobra, widzowie. Widzimy się za... Kurde, u mnie to pewnie minie ze 3 godziny, więc widzimy się później. Słuchajcie, zważywszy, że tutaj przyszedłem, to teleportowałem się w sensie. To okazało się, słuchajcie, że jest tu Patryk. Ja myślałem, że Patryk to jakiś randomowy Bob, ale my chyba Patrykowi pomogliśmy uciec czy coś takiego. I mamy tu z Patrykiem do porozmawiania. Możemy sobie zamienić kilka słów. Więc zamieńmy. Jak? Wszystko w porządku? Doskonale. Magowie wody pomogli nam wydostać się z tej przeklętej doliny. Jakie macie plany? Będę dalej walczył u boku Lee. Pewnego dnia opuścimy tę wyspę, A a tak, później zobaczy się. Jeśli wojna wciąż trwa, tej pójdę walczyć zamkniętej z orkami. części wyspy. Ale kto wie, co się jeszcze wydarzy. Jarkandar. Kord. Hej! Myślisz, że ja mam lepiej? Naucz mnie walczyć. Trenuję tylko na im... Patryk wrócił. Nie sądziłem, że go jeszcze kiedyś to ujrzę. Dzięki mnie, to dzięki mnie. Zrobisz coś dla mnie. Ale mam déjà vu. Jasne. Nie dziękuj mi. Nie miałem takiego zamiaru. Więc? Powiem ci tylko, że niezły z ciebie numer. Uważaj na siebie. Chwila! A to nauczysz mnie teraz? Trenuję tylko... O ty kurde, gagatku. Dobra widzowie, idę sobie tutaj, muszę pokupować rzeczy różne. Dobra, czuję się jakby normalnie montował ten odcinek widzowie. Ale jesteśmy przy Lee i pewnie z Lee będziemy mieli kilka rzeczy do pogadania, tak mi się wydaje. To czwarty rozdział, więc... O, na przykład jakieś wieści w sprawie Jakieś Beneta. wieści w sprawie Beneta? Wygląda na to, że nie poturbowali go za bardzo w więzieniu. Jestem kowal. Dobra robota. Nie mów, że to nie... Dobra. Co się tu działo? Ten sukin syn Sylwio dowiedział się o smokach w Górniczej Dolinie i namieszał w głowach wszystkich tak, już na spotkaliśmy w dzisiejszym odcinku Przekonywał wcześniej. Chłopaków, żeby poszli z nim do doliny. Obiecywał bogactwa, sławę, zaszczyty. Niektórzy nie chcieli go nawet słuchać, ale znalazło się paru idiotów, którzy dali się nabrać. Kazali Bennettowi przygotować dla siebie odpowiednie wyposażenie i wyruszyli w drogę. Prawdę mówiąc, cieszę się, że Sylwio poszedł wreszcie do diabła. Ja też. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak, ale nie mam czasu, żeby poducz się trochę u kogoś. Okej. Co słychać na farmie? Cóż, odkąd odszedł Sylwio, mamy tu względny spokój. To chyba dobrze. Niby tak, ale pracy nam przez to nie ubyło. Moi chłopcy marudzą coraz bardziej, bo teraz muszą pracować za siebie i za ludzi, których wyciągnął Sylwio. Ale to już mój problem. Jakoś sobie poradzę. Naprawdę nie mój problem. No dobra. No, to tyle by było z gadki tutaj z Lee. Chciałem wam pokazać, bo pomyślałem, że właśnie pewnie będzie sporo rzeczy do tutaj porozmawiania. No ja idę badać dalej. Jak będzie na pewno jakieś nowe, ciekawe dialogi, to się widzimy. Dobra, normalnie będzie dzisiaj montowany odcinek na chaos. Część najemników odeszła chyba z farmy. Odeszła chyba z farmy. Sylwio zabrał kilku chłopaków. Tu widzę, jednak będzie trochę rzeczy do porozmawiania. Głosi, że pokazały się tam smoki.
trzeba się. Jak Sylwio się o tym dowiedział, nie można go było. Ale strasznie dużo dialogów. Kto wie? Za smoczy łeb można pewnie dostać kupę pieniędzy. Ja mam serce w Kiermanie. To nie dla mnie. Jestem żeglarzem. Moje miejsce jest na morzu, a nie w cuchnącej smoczej jamie. Wyobrażacie, ile oni sobie. Nie ziewaj, Eryk. Przestań. Ło! Udało się. Wiecie, ile. Pomyśl, ile oni musieli dialogów nagrać. Czy ten chłop musi co rozdział coś mówić. I tak praktycznie każda postać. Jakiś nowy rozdział się pojawia, nowa misja się wypełnia, to chłop nam coś zamyka wątek, tak? Jak Lee. Zamknęliśmy z nim, powiedzmy, ten wątek tego kowala, tak? Strasznie dużo. W ogóle, jak już tu jesteśmy, szczerze. Dopóki nie zostaniesz. Dobra. Słuchajcie, w ogóle, jak już tu jesteśmy, no to pochodzimy sobie i pogadamy, bo tu pewnie będzie sporo rzeczy do gadania, bo to jest trzecia postać, którą spotykam, czwarta właściwie, i czwarta postać, z którą mam coś do pogadania, więc wydaje mi się, że nawet nie ma co, słuchajcie, nie zatrzymywać. Zdaje się, że brakuje tu kilku najemników. Jasne, to prawda. Sylwio jest całe mile stąd i zabrał ze sobą połowę załogi. Kogo to obchodzi? Z Lee i jego chłopakami mam szansę zdać się naprawdę kimś. Potrzebuję tylko kopa. Gdybym zdołał udowodnić Lee, że jestem naprawdę twardym facetem, może nawet mianowałby mnie jednym ze swoich ochroniarzy. Nie musisz mi tego mówić. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Ty? Twardzielem? Zamknij się. Kim ty w ogóle jesteś? Półgłówek z miasta. Gdyby każdy był taki jak ty, to... Właściwie jak się nad tym zastanowić, to rozłupanie twojej czaszki z pewnością zapewniłoby mi szacunek wśród chłopaków, Lee. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie. Dobrze, tylko spróbuj. No dobra. Wszystko jest możliwe. Dar strasznie mad jest. Sam tak mówiłem. No dobra, bez szans jest chłop. Naprawdę w to wierzysz? Chyba. Ile on mi za... On mi uderzył już? Czy nie jeszcze? To przecież oczywiście. Mnie może co innego. Nie wiem. A, on mnie chyba... No dobra, to nawet nie ma co zblokować tych ciosów przecież. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dobra. A ty, te łodygi są trochę warte. Dobra, Dar, wstawaj. Zesrałeś się, wygrałeś, kurwa. Dawaj, wygrałeś, Dar. Jeszcze z Onarem byśmy sobie pogadali. No, chodźmy do Onara i przyjdziemy jeszcze do tego Dara. Tu jesteś, Onar? Słuchaj. Czy na farmie wszystko w porządku? Nie lubimy tu oddziałów królewskich, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ja jestem, kurczę... Sam tak mówiłem. Koksem. Chciałbym kupić owce. Więc po coś tu przylazł? Ja ty... Jeśli chcesz kupić owce, idź na pat... Niech Pepe sprzed... No, właśnie. Co on powiedział, że obawia się, że co? Że Pepe nie żyje? No nie żyje Pepe. Ale jaja. 200 sztuk za jedną owcę i co ja mogę z tą owcą zrobić? Obcinać? Nie rozumiem. Po co mi kurwa owca za 200 sztuk złota? A kiedyś te farmę robiłem. To było nawet fajne. Słodkie. No cóż, chyba nie zyskam uznania Lee, ponownie wdając się z tobą w walkę. Nie potrzebuję wrogów, więc może po prostu zapomnijmy o tych bzdurach. Co ty na to? Nikt nie chce wiedzieć. Wyskakuj z pokiennego ziela. Ja ty to ziele kurczę schowaj, że ja dopiero teraz znalazłem. To naprawdę nie mój problem. No nie wytrzymię, widzowie, idę po kawę. Doszedłem do wniosku, że w ogóle ziewanie na odcinku to jest jak zrobienie kurczę jakieś fajne rzeczy, albo robienie w ogóle jakieś rzeczy, na przykład nie wiem, malowanie ściany, czy malowanie obrazu i na końcu powiedzenie: ale chujowy. Nie, to trochę tak, że rozrywka i nagle robisz. No to. Alo? Rozrywkę? W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy.
Nie wiem, kurwa, jak to działa. A najlepsze jest, poza nagrywaniem odcinków, no nie ziewam. Nie wiem, co się dzieje. Może ja skupiam jakąś część swojego mózgu za bardzo na pewnej rzeczy i słuchajcie, tak się dzieje. To się nigdy nie zmieni. Co, w ogóle muszę naprawić kamerę, a chciałem powiedzieć jedną jeszcze rzecz, bardzo ciekawą według mnie. Że doszedłem do wniosku, że tak jest, a z drugiej strony doszedłem do wniosku, że kiedy robisz coś dobrego i powiesz, że coś jest słabe, to ludzie będą właśnie ci, tak powiedzmy, współczuli, tak? I powiedzą, nie no, zrobił tak zajebiście, on uważa, że to gówno, co on gada, nie? I jeszcze bardziej będą patrzeć przychylnie na ciebie, no, ogólnie. Tak teraz sobie to uświadomiłem dopiero. Czasem jest nawet dobrze tak zrobić. Kto? Najemnik. Tekla. No, nie ma nic. Nie, no nie wytrzymię. Ciągle to samo. Uciekał, jakby gonił go. Naprawdę sądzisz? On nawet nie wie, jak kończy, to była jego decyzja. Nie wytrzymię, widzowie, nie wiem, co się dzieje. Mam swoje zdanie. Jest jak jest dzisiaj. Hot guess. Ja mam lepiej. Mogę kupić u ciebie jakąś. Kawał ze Spita. Wybór jest dość ubogi. Większość mieczy i toporów trafia do Onara. Dobra, no jest faktycznie ubogi. Nie no, gościu. Z czym do ludzi, Bennett? Dopóki nie będzie ten... Kurde, spierdla cię wyciągam, a ty mi nie chcesz takich rzeczy nawet, tak nauczyć mnie. Stal, no możemy, bo to się w sumie opłaca bardzo. Naprawdę się tutaj opłaca. Kuć miecze. Ja mam sporo tej stali, więc ja sobie te miecze powykuwam. Tu mamy jeszcze wilka. Wilk, no wilk musi... O, Elena jeszcze jakaś. Pokaż mi. Szynkę ma do zaoferowania. Czy ostatnio zdarzyło się coś ważnego? Najemnicy stają się coraz bardziej niespokojni. Chociaż wydaje mi się, że od czasu jak opuścił nas Sylwio wraz ze swoją drużyną i tak są w znacznie lepszej kondycji psychicznej. To było oczywiste. Dobra, wilk. Żadna wielka sprawa. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. A znalazłem? Słucham. Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Aha. Mnóstwo problemów. A no tak, pamiętam. Faktycznie. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. To będzie kosztowało 800 sztuk złota. Ale my dużo pieniędzy. Cóż, dla jednego z nas zrobiłbym to za połowę ceny, ale dla ciebie w końcu i tak go. O ty kurwa jebana, ale z drugiej strony pamiętam, że w Gothicu 1 podwaliłem mu najlepszą kuszę, jaką miał chyba, nie? To była właśnie wilka. Ja mam ci płacić 800, dobra, masz to. Oto twoje złoto. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Do zobaczenia. Nie wiem, płacę, żeby ratować jakiegoś chłopa. Nie podoba mi się to. Ty najemnik, ty fachmę. Ty Raul. Hej, przecież wiedział o tym wcześniej. Raul. Oprócz tego wszystko w porządku? Przestań mleć ozorem. Idź i przynieś mi mleć skórę ozorem. Aha, ja mam ci jakąś skórę. O nie, ja pewnie miałem tę skórę czarnego trolla, tylko już sprzedałem, nie ziewaj. Nie musisz mi tego mówić. Dobra, Żadna wielka sprawa. Tu jest jeszcze jakaś postać? I Gunnar. Hej, ty. Tak nikogo nie obchodzi. Najemnicy przybywają ze wszystkich stron. Odchodzą teraz. Z nich pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Darmowe zarcie, dobra. Ludzie z miasta nie są tu. Dobra, nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Raul! Naprawdę w to wierzysz? Dobra. Ty jeszcze chyba jesteś ostatnią postacią. Tutaj. Oddawaj moje złoto. A teraz faktycznie... ja nie wiem, czy ja mu nakopałem, ale ze wszystkich rzeczy wydaje mi się, że teraz mamy jakieś realne szanse. Jeżeli już po takim czasie. Nie wiem, pewnie tu byłem, jeżeli chciałem się z nim bić, to byłem tu pewnie na początku gry.
jednych z pierwszych odcinków, powiedzmy, więc... Halo? Hej, ty... Słuchaj, to z przodu to dupa czy twarz jest... No, czy... A to się jakoś ładuje? Ło, ale ciosa mu sprzedaliśmy. O kurde. Tak nie umiem szybko myślą machać. Dobra. Wydaje mi się, że mamy szansę tutaj z syntezą. Synteza nie zadaje max 2 ciosy albo po jednym gigafrajerem. Ło. Myk, 400 doświadczenia. No i proszę, czy mogę mu zabrać mieczyk? 50 golda to nie jest dużo, mogę, kiepski miecz. Oj, Mister Synteza. O, Fester nie. Jakiś. Wario? Trzeba... Czego uwielbiam patrzeć. Czemu ja Festerowi chcę znowu dupę przetrzepać? No dobra, no to po Festerze i Synteza też gleba. Ty, a Synteza nie padł? Oj. To się nigdy nie zmieni. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Synteza! Wstawaj, żeś nie udawaj, no. Kurwa. Spawn Beliara to jakaś diabolska broń jest, ty. O nie, Synteza. Nie. Śmieszne jest to, że w sumie jak zabijesz z Gothiku 2 postać, to często ona i tak będzie w Gothiku 3 na przykład występować, jak ją zabijesz. O, widzę. Ciekawe, czy mam z nimi szansę jakiekolwiek z tymi chłopami tam. Idę sobie zabić dwie polne bestie fastem, zawsze to 80 expa. I lecimy. A, to w sumie możemy już poprowadzić taki 50-minutowy odcinek. To dużo i tak wyciąłem z tego, nie? A bo ja słuchajcie i tak teleportem wracam do tego, nie? Nie muszę z buta tego robić, więc teleportem słuchajcie wracamy do Corinis. Idziemy tam przeszukiwać różne rzeczy. Ja nie, ciężko mi określić, czy takie... No, z jednej strony może i nie powinienem takich odcinków, bo one nie mają zbyt fabularnie nic do powiedzenia. Z drugiej strony no już zacząłem, ciężko mi powiedzieć, ja nie lubię prowadzić takich odcinków mało fabularnych. A z drugiej strony to jest... No, ty, a co tu robi kurwa jebany ork? A z drugiej strony, słuchajcie, to jest gra RPG, więc jakby... Wiecie, ciężko mi jest określić, czy warto jest takie rzeczy robić. No skoro jest to gra RPG, to jest jakby, wiecie, codzienność powiedzmy, tak? Nie zawsze jest oczywiście czas na to grać, bo gry RPG zajmują mnóstwo czasu, umówmy się. Ja szczerze mówiąc, zazwyczaj jeżeli gram, to gram zdecydowanie po to, żeby mieć tutaj pod fabułkę, tak? I uwielbiam gry typu właśnie Title Games, Hearst Orków. Coś tam widzę, chłopy, bijesz. No, bije coś tam, nie? Oj, oj. No nic, będzie ciężko. Oj, chyba nie ten wczyt. Dawaj ty, ja muszę innego wczyta zrobić, bo... O, tu Synteza żyje. Nie, musimy jakiegoś tego wczyta zrobić i... podjąć tak zwaną ewakuację. Kurwa, ile tu jest orków? Ty... Co tu się dzieje? Ty... Panowie, kurwa, ty... Ty, mister najemnicy. Misterowie najemnicy. Co tu się kurwa dzieje? Ty, jak wy dbacie o farmę, cymbały? Halo? Pewnie, że kurwa straż, no. Ty, pomocy! Synteza, a nie żyjesz. To inni pomocy. Daj, coś biegnie? Biegną za mną? Biegną. Uczę czacza, kurwa, uczę czacza. Pomocy! No oni zaraz, no. Zaraz się kurwa okaże, że już byłem przekonany o tym, że... O, zostaw mnie! Zostawcie mnie! Ale po ślady spiłem, czułem jak mi się podnoszę, kurde, dupa.
Dobra, Elo, się bijcie solo. Uczę czasza. Zrobiłem save'a? Tak, zrobiłem save'a i se. Dobra, widzowie, uczę czasza. Weź mi skręć w lewo bez i proszę cię. W lewo. If you happy and you know it, tour the left. Zajebisie. Uczę czasa. A ty też przecież nie żyłeś przed chwilą. Ty, Fester. Weź tu fastem, kurwa, rozjeb tego frajera. Dobra, ja będę tankować. Dobra, ja jestem dobry w tankowanie. Albo z łuku pomogę. O kurwa. Pomoc do tyłu. Uniki. Ajajaj. No i tak to, słuchajcie, wygląda moje granie w Gothica bez kitu. Wczytywanie, cofanie się, uciekanie, wczytywanie, cofanie się, uciekanie, teleport, uciekanie, wczytywanie, pobiegnięcie do smoka, zaczęcie odcinka, okazanie się, że nie jestem wystarczająco silny, ucieczka. Tak to, słuchajcie, wygląda naprawdę. To jest, słuchajcie, moje granie w Gothica. Jest jak jest, widzowie. Dobra, byłem chyba ustawiony. Do Przęczy Korinis, nie, Przęczy Górnicy, miasto portowe. Gistym. Chyba, że będą w mieście portowym, ty. Bo w sumie się zaczął nowy rozdział. A co ty w ogóle, Lares, masz do powiedzenia? O! Co do zaginionych. Udało mi się ocalić część. No, to sobie dzisiaj tak pokończymy. Wiedziałem, że ci wszystkie, się uda. Te wszystkie, powiedzmy, mogę zająć rzeczy. Się swoimi sprawami. Oto twój pierścień. A, dobrze. Już sądziłem, że go zgubiłeś. On jest warty 300 golda, Biblet Hump. Dlaczego nie polujesz na smoki? To nie moja działka. Takie rzeczy zostawiam innym. Widać, że innego dnia było nagrywane. Świeże morskie powietrze. Albo inna postać. Nie. Ucz. Zręczność? Zajebiś. Co? 15 punktów nauki za 5 zręczności. Ale kurwa, skamaz. Ale skamaz. Ucz mnie. Ja pierżuper. Ty, to z 15 się nauczyłem. Myślałem, że jestem... Ja myślałem, że jestem takim, słuchajcie, koksem. Już. No jestem bardziej zręczny, jestem, ale... To nadal jest tylko i wyłącznie 85 zręczności. No to mamy nowy łuk. Jesionowy. No ale jeszcze przecież mam bukowy, Betty trzeba tutaj założyć. Wolałbym Betty, bo przynajmniej pewnie nie będzie zabijać piorunami. Mamy jakieś, kurcze, pierścienie. Mam pierścienie uzdrowiciela, mam założone. To chyba w ogóle nie chcę, to mój pierścień. Pierścień do zręczności 3, mało. W sumie te są najlepsze. O, jeszcze mam pas do zręczności, to będę miał 90. No to i tak nie mamy takiego łuku. Znaczy, taki łuk był, ale ja go wtedy nie kupiłem, nie? Chyba był za 90 właśnie ten łuk. O, ktoś basem walnął, wy tego nie słyszycie. Moje. Ode mnie nikt się nie... Pewnie! Słyszałeś o... Nic się nie dzieje. A właśnie, słuchajcie, to co miałem zrobić, to co chciałem zrobić, słuchajcie, skoro jestem, bo ja pamiętam, że próbowałem skoczyć na statek i to chyba było nawet na odcinku, próbowałem, słuchajcie, skoczyć na statek, a teraz my, kurde, jesteśmy paladynami, my musimy wyjść na statek i tam zobaczyć, co tam się dzieje, więc udamy się dzisiaj na statek, zobaczymy, co tam się kręci. Właśnie miałem powiedzieć, że piękny dzień. Zajebiście. Ogólnie mnie pies odwiedził, bo przyjechali właściciel z psem tego domu, tu sąsiad. To ja opowiadałem wam kiedyś o tym psie. No to nie była najszczęśliwsza historia na świecie, bo mówiłem o tym,
o tym, ale faktycznie dzisiaj przyszedł i się wytarzaliśmy razem, kurwa, na ziemi. Ledwo co wstał, otwierał oczy, mówię, idę po wody, chłopie, a tu patrzę, mi pies pod drzwiami stoi, kurde. I czeka, aż mu odwodzę. I tu. Takie giga słodkie. Normalnie stajesz se rano, więc otwierasz sobie wodę, chcesz się napić wodę, a tam przed szklanymi takimi drzwiami od tarasu, powiedzmy, nie? Wyjścia z drugiej strony. No i kurczę, czeka, aż mu otworzysz, nie? Wnioski tu. Najlepszy pies w mieście. Dlaczego tam tak sto... Ten to jest mistrz, kurczę, tego. Marketingu. Nie chcę się zabawić. Najpierw musisz. A ja wam tu nie zwróciłem pewnej laski? Jeśli szukasz miłych słówek, znajdź sobie. Ty. Nie była tu zaginiona laska, którą znalazłem i ona jest teraz tam na górze? To nie jest tak? Coś takiego było chyba, co? Co jest? Piękna pogoda, normalnie wychodzisz sobie, zajebiście jest wszystko. Sąsiad w gaciach, kurczę, trawę kosi. Elegancko jest. Nikomu tego nie powtarzaj. Tak jak nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Nie jest ani za ciepło, jest na tyle zimno, żeby nie być w krótkim rękawie. Znaczy nie, no może nie, przesadzam. Jest po prostu... U mnie w pokoju jest 23 stopnie, no jest po prostu temperatura idealna. Jest idealnie. Jestem zajęta. O nie, myślałem, że nie jesteś właśnie. Kurczę, mam wrażenie, że zaraz mi coś spadnie z ręce na oko. Będę płakać. O, wczoraj widziałem nasz szeregowca Ryana. Fajny film. Nigdy właściwie go nie oglądałem, trochę nudy. Bo to taki wojowniczy film, to ja nie jestem jakimś turbo fanem tych... Kiedyś bardzo lubiłem wojenne filmy, bo to... To jest śmieszna historia, bo ja na takiego chłopa mówiłem wuja, bo po prostu często u niego przesiadywałem i mój stary znał się z nim i po prostu no to mówiłem wuja, nie? Bo takim wujkiem wiesz co chodzi. Nie rodziną krwi, ale po prostu wujkiem, nie? Taki dobry ziomo, nie? Rodzinny. Znaczy jest wujek. I mówiłem na niego wujek i później on się ożenił z moją kuzynką, więc był jakby... No moim kuzynem, ale nadal mówiłem na niego wujek, no bo był zdecydowanie dużo starszy, plus no zostało wujek, nie wuja. Zawsze mówiłem na niego wuja, mimo tego, że był moim kuzynem, prawda? Co ciekawe, jego syn, ja byłem dla niego wujkiem, ale on był starszy. Więc zamiast wuja, no mówi mi po imieniu, nie? Że do wujka w ogóle się mówi po imieniu, nie? Ale ja na przykład na wuja mówiłem wuja. No, ale czasem mówić po imieniu, nie? Nie pana, ani... Co chodzi? Dobra. Taka ciekawostka. No to on mi właśnie zawsze w kurce pożyczał gry komputerowe ze strzelania. Możemy dać, zobaczymy co on mnie nauczy. Silność. To nie chcemy. I słuchajcie, i tego, i on mi tam wpoił, kurczę, wszystkie gry, każdy Call of Duty, więc przychodziłem, kurczę, nawet nie do niego przychodziłem, tylko właśnie do jego, powiedzmy, syna, tak, przybranego, syna mojej kuzynki, ale w takim wypadku, jak się ożeni, no to też, powiedzmy, jego syna, no to przychodziłem zawsze i tak chyba pół czasu spędzałem z nim, bo mi opowiadał o filmach wojennych i o grach, wszystkie Call of Duty były grane. Dzięki niemu, Battlefieldy, wszystkie inne. Więc był taki okres, w którym faktycznie mnie zaraził tym wszystkim. I oglądałem dużo takich filmów wojennych. Natomiast... No, powiem wam, że... teraz to nie przepadam za takimi filmami, ale był fajny. Na końcu się nawet popłakałem, słuchajcie. No kurde, mam wrażenie, że naprawdę mi zaraz padnie rzęsa no, jakby na oko i... Dobra, teraz uważę sobie mikstury, więc to nawet nie ma co pokazywać, bo to będą gigantyczne nudy.
Dobra, mikstury uważone. Mamy tutaj Halvora i co ciekawe, się najpierw chciałem zobaczyć ryby. To faktycznie są zwykłe ryby, w sumie on ma tylko ryby. A tutaj jest coś ciekawego. Rozumiem. Nie przyszedłeś tylko po ryby. Mam dla ciebie propozycję. Jeśli masz jakieś srebrne talerze lub kielichy, odkupię je od ciebie za dobrą cenę. God damn it. Wróć. Kurda, ja miałem tego dużo i pewnie by mi więcej zapłacił. Naprawdę miałem dużo, bo przecież ze skarbu smoku wszystko miałem. Słuchajcie, okazało się, że to jednak nie był pierd, więc muszę... Zaraz będę, widzowie. Oj, oj, oj. Dobra, nie wiem ile razy dzisiaj zatrzymałem nagrywanie, słuchajcie, Gothica 2. Dzisiaj to jest najbardziej chaotyczny odcinek ze wszystkich. Strasznie dużo się dzieje jak na nic, jak na fakt, że się kurczę nic nie dzieje dzisiaj, naprawdę. Dziś jest fama EMA w ogóle. Zastanawiałem się nad obstawieniem rzeczy. Ale ja nie lubię obstawiać na polskich stronach. A w Ameryce to tak nie za bardzo chyba można. Nie wiem, tak nigdy nie obstawiałem. Kiedyś obstawiałem mecze. To zrobiłem kilka tysięcy złotych, ale byłem mały i mnie później okradli. I powiedziałem mamie, że mnie okradli. Powiedziałem mojej mamie, że mnie okradli, ale ona nie wiedziała, o co chodzi w tych skinach i tak dalej. Jak jej powiedziałem, że mnie okradli, to ona mówi: a, się okradli, pierdoły, w internecie cię okradli. A to wiecie, okradli mi po prostu na przykład skiny z tego, nie? Z CS-a. Za kilka tysięcy. I nigdy, ja powiedziałem, chciałem zgłosić sprawę na policję, bo miałem w miarę jakieś logiczne rzeczy na tego chłopa. Bo to nie tak, że w kurwę mu zaufałem, ale też nie okradł mnie jakoś turbo dużo, po prostu tam na, powiedzmy, 1000 złotych mnie okradł. Znaczy, no to dużo, ale wiecie, mogło być gorzej. W ekwipunku miałem kilka koła, nie? Więc nie tak aż najgorzej, ale później tego i w sumie odechciało mi się, kurwa, wszystko zrobił. Robić. William. Zgadza się. Nie po... A to nie gadałem z tym chłopem? Nie może. A co? Nie, bo. Co masz? Nie wiem, wiem tylko. Widziałem. Nie wiem, jak chcecie sobie. Po przeciwnej stronie przystani. Można się tam dostać. W zatoce znajduje się plaż. Chyba. Nie przejmuj się tym. Jak tam ryby biorą? To klasyka. Ja widzę łowić ryb. W sensie, łowienie ryb jest w kurwę przyjemne, muszę to przyznać, w sensie, ja jestem... No nie jestem z tego dumny, okej? Ale... Widzicie, to jest puchar. Za zajęcie wicemistrzostwa powiatu, czy tam, nie wiem, koła w wędkarstwie, nie wiem, kurwa, czego tam, nie? Nie jestem z tego dumny ogólnie. No jestem weganem teraz, ja nie zabijać zwierząt, ja zwierzęta lubić, wiesz, o co chodzi. Ja kocham zwierzęta, tak jak mówię, dzisiaj normalnie otworzyłem, widziałem, jak się piesio cieszył, to mój ulubiony piesio jest w mieście, tylko wiadomo, jeszcze frytki smażyłem dzisiaj. Frytki były już gotowe, już się coraz czerniejsze robiły, ja tu sen się bawię, to trzeba było frytki, kurczę, wyłączyć. No jak przecież odpuszczę na chwilę, to zacznie uciekać. Ucieknie mi piesio, bo zacznie mi chodzić po domu, bo ja normalnie mówię, wchodź do chaty, kurde, lecimy dur, wiesz, o co chodzi. Jest fajna muzyczka tu. Więc tego, no, mam tu puchar i ja naprawdę uważam też, że łowienie ryb jest mi mega przyjemne. No ale z drugiej strony, wiesz, o co chodzi. Bierzesz, kurwa, tą rybę i ją łowisz jak cymbał ostatni. Nieraz, że połowa z nas, kurwa, wyjebane ma w te ryby, wrzuca te ryby do siatki, one się tam, kurwa, duszą 40 minut, chłopie. A ty masz wyjebane, to jeszcze, kurwa, jeszcze najlepsi są ci, co wypuszczają, tych to... Ja rozumiem, ja jestem fanem wypuszczania ryb, ale chodzi mi o to, że na chuj ty łowisz te ryby i, wiesz, pierdalasz jej hak, rozpierdalasz jej pół mordy, że do końca życia będzie, kurwa, nie mogła się po rybacku z innymi rybami komunikować. I jeszcze na końcu mówisz, ale zajebiście, pierdolne se fotę i jest, ale jest, kurczę, miodzio. Rzucę sobie na Facebooka. No,
No kurwa, rozjebuję z pół twarzy tej ryby, żeby sobie rzucić fotę na fejsa. Już nie mówiąc o tym, że ją targasz kurwa za mordę. Zresztą z hakiem w mordzie, no. Obrzydliwe to jest. A też to robiłem, więc jakby... Wiesz co, fakt, w ogóle fakt, że też to robiłem, to mam chyba największy... Jakby największy... Powiedzmy pas na to, żeby obrażać tych kretynów, co tak robią. Czyli ciebie, widzu. Bo przez fakt, że sam tak robiłem, nie? To jest trochę tak, że jak jesteś gejem, to, no, to masz większe trochę prawo obrażać gejów, nie? Bo to jest takie, wiesz, twoje argumenty, no, będą bardziej treściwe, nie? Wiesz, co chodzi? Tak samo jak jesteś Żydem, no to masz zdecydowanie większe prawo, powiedzmy, no, wyzywać Żyda, tak? Co chodzi? Ma to logiczny sens? No ma. Więc czuję, że mogę sobie obrażać wędkarzy, ile w duszy, kurczę, gra. Szczególnie, że byłem tutaj wicemistrzem powiatu, czy kurczę tam koła wędkarskiego, czy kurwa, nie wiem. Więc czuję się zobowiązany do obrażania moich. Czy tu jest dalej plaża? A nie wiem, w sumie nie wiem, co jest dalej. Widzę, tu jest zatopione coś, a tu? Nie wiem, może ma... A znowu mam déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu to jest piosenka taka, nie? A déjà vu to jest... Oni śpiewają déjà vu? Déjà vu. Na na before, high on the street. Coś tam. Na do nu. Dobra. Plus mam jeszcze tego. A jeszcze kilka medali. Tego wędkarstwa. Ale dumny nie jestem. TBH to jest jedyny turniej, na który pojechałem. TBH znowu nie pasuje, to bardziej by the way. BTW to jest jeden z nielicznych, to jest jeden, słuchajcie, turniej, na którym byłem kiedykolwiek, jeśli chodzi o ryby. No i tak wyszło, że wygrałem. Mogę wam opowiedzieć trochę. Ja mówię, ja chcę podkreślić bardzo dobrze. Nie zabijajmy zwierząt, łowienie ryby jest kurwa głupie, jestem... Pluję sobie w mordę, że to robiłem kiedykolwiek w życiu. Ale słuchajcie, jest jak jest, było jak było, więc trzeba, mogę o tym opowiedzieć. I tak samo... Ja mówię o sobie, że ja sobie pluję w mordę, okej? Okay? Żebyśmy tutaj mieli jasność. Uważam wszystkich za kretynów, ale... teraz, którzy tak robią, ale sobie pluję w mordę, nie komuś. To jest też dość ważna, istotna sprawa w tym kontekście. To znaczy, mogę się wypowiedzieć, ale no, na siebie będę, wiesz, narzekał teraz. Więc podkreślę jeszcze raz, na siebie. I teraz tak, opowiem, i mimo tego, że tego nienawidzę, pluję sobie w mordę. To mogę wam, słuchajcie, opowiedzieć o tym, jak to było. Idę jeszcze zobaczyć na koniec, słuchajcie, tego. Czy tam się coś nie znajdowało, bo już nie pamiętam. Wrzuciłem wędkę. Złamałem wędkę w pół. Normalnie wędkę się połamała w pół, chłopie. Wziąłem, normalnie taśmę wziąłem, nie? Zakleiłem, chłopie, tą wędkę taśmą. Ale poważnie mówię, z kitu. Zakleiłem taśmą, słuchajcie. I wrzucam normalnie. I nagle ja, chłopy, patrzę. Aha, jeszcze miałem coś jeszcze miałem rozjebane tam. To już było dawno, nie pamiętam. Coś jeszcze było rozjebane, chłopy. Tam w ogóle wydaje się, jakby tam był jakiś kontynent. W odległości, ale to pewnie błąd gry. Ja, chłopy, patrzę. I tam mi tego, no, oprócz tego, że tych ryb najebałem bardzo dużo, to nagle czuję takie, wiesz, nie? Mówię, co jest? Zaciągam wędkę. Nadal nienawidzę łowić ryb, ale historia uważam jest fajna. Zaciągam wędkę i złapałem, słuchajcie, karpę, jak kurczę, większego ode mnie, naprawdę. Taki był, no, może teraz był, a nie wiem, no duży był. Duży, bardzo duży. Kurwa, gigantycznie duży. Taka połowa mnie to był ten karp.
W tamtych czasach. No to było. To było dawno temu. No i okazało się, że jestem koksem największym i zapałem takiego karmę. Męcą maną wędkę w pół. Całą drogą. A gdzie to się wybierasz? Na taśmę skryjoną. Wybacz, nie możesz przejść. Ale przecież ja szef, z wami jestem. Nie o to chodzi, po prostu wykonuję swoje rozkazy. A co ty gadasz, chłopie? Powinieneś więc wiedzieć, który z nas ma wyższy stopień. Tak jest. Niniejszym rozkazuję ci wpuścić mnie na pokład. Tak jest. Możesz wejść, panie. Naprawdę? O, wow. Szybko poszło. Nawet nie myśl o kradzieży, jasne? Tak, tak, ja nie myśleć. Ja nie mieć zamiar kraść. Hehehe. Dobra, widzowie. Kurczę, ale się czuję źle, że opowiedziałem o tych rybach, tak szczerze. No, nie wiem. Źle się czuję. Kurczę, aż... Nie wiem, po prostu źle się czuję, że opowiedziałem o tych rybach. Nie dlatego, że no, to nie są dumne rzeczy, z których jestem właśnie dumny, tak? I się tak źle czuję po prostu, w bebechach mnie coś kurde boli, że to powiedziałem. Wiecie, bo ja sobie tak patrzę trochę, nie wiem, a może... Nie wiem, kurwa. No, wiadomo, że każdy z nas popełnia błędy kiedyś, których później żałuje. Ja jestem tego zdania, że warto jest czasem, słuchajcie, sobie popatrzeć na przeszłość. No i się tym nie zamartwiać, nie? Tylko wiecie, iść do przodu, kurwa, i nie popełniać tego błędu. Jeżeli pluję sobie w mordę. To z drugiej strony, no, był to mój błąd, więc po prostu nie lubię o tym opowiadać. Ale to. Nawet nie myśl. Dobra, już mówiłeś. Ale czasem może warto jest opowiedzieć o błędach. Przypomnieć sobie własne błędy, żeby ich nie popełniać. I smart. Dobra, a tu? To fejkowe drzwi są? Ty, to fejkowe drzwi są. To takie tekstura drzwi, ale to nie drzwi są. Ty, to skąd ja mam wiedzieć, które to prawdziwe, ty? Znaczy, tu widać, że coś tam jest, nie? Ale skamas. Ty, normalnie oszukali mnie. Ty, wydał fejkowe. I sorry, widzowie, jak ktoś się poczuł urażony. Po prostu to są urzające mnie tematy. Których się... Znaczy, z drugiej strony, chyba jak coś uważasz za słuszne, to nie powinieneś się... Nie powinieneś... To, kurwa, to są takie tematy, na których nigdy nie rozmawiałem, więc bardzo... O, nic nie widzisz, chłopie. Więc to są takie tematy, na których nigdy nie rozmawiałem. Więc ciężko mi się o nich gada. Jak go nie gadam, zacząłem ten temat, się wkupałem w gówno. Ciężko mi jest z niego wybrnąć i teraz powiedzieć coś mądrego, bo ja nigdy, a zawsze jakieś głupoty, kurwa, gadam na tych odcinkach. Jak chcę już coś mądrego? O! Nawet nie. No nie, jakie kradzieży, co? Jońk? Ty. I co? Nic się stało, nie? A jest, nie ukradłem. Miodzie? No i miodzie, dobra, nikt nie widział. Tu jeszcze coś jest. Jeszcze pod pokład byśmy wbili, to chyba tędy. O, zobaczymy. Nudy na tym statku, nic tu nie ma. Ja myślałem, że tu jakieś kurde porze... O, zwój. Ty, może jakieś ciekawe zwoje. Poka. Chyba nie. Nie widzę, przynajmniej nie chcę mi się tak szczegółowo bardzo przyglądać. Ale... Wiecie co? Słuchaj, to wam pokażę jeszcze inne medale. Patrzcie, widzowie. Siema, to ja, sportowy świr. Nie wiem, ja uwielbiam, słuchajcie, medale. Medale były najlepsze rzeczami na świecie. Drugie miejsce badmintona.
zajęcie. Totalnym szefem byłem. Ale zawsze... W ogóle nie mam żadnego, słuchajcie, złotego medalu. To jest zawsze najgorsze. To jest najgorsze u mnie. Nie mam złotego medalu. Nie mam. Zawsze, w każdej dziedzinie tego świata, zawsze, ale to zawsze byłem drugi. albo trzeci. Zawsze byłem drugi albo trzeci. To najgorsze miejsca. Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się coś wygrać. Nigdy. Jeśli chodzi o Wicker, to szczura? Jeśli chodzi, słuchajcie, o tego, o zawody sportowe, także coś tam wygrałem, to się zdarzyło. Na przykład jak obstawiałem, mówię, mecze, to giga dużo wygrywałem, to były mecze CSGO. Obstawiało stówę, wyciągało się stówy i szczególnie jak byłeś dzieciakiem, to koks. Ale także tego to nigdy nie wygrałem. I zawsze byłem drugi. Wszystkim. Badminton, kurwa, ping pong, piłka nożna. Nic, ma strasznie dużo historii do powiadania, ale obawiam się, że brakuje nam czasu, bo jest 50 minuta, plus ten odcinek był strasznie gadatliwy, plus nic na tym odcinku nie zrobiłem za bardzo, oprócz tego, że domknęliśmy sobie kilka wątków, na przykład w tym. Tutaj nie jeden wątek został zrobiony. My zrobiliśmy wątek najemników. Co? Dobry. Ty, a co ty mówisz? Poczekaj. Przyjdź do mnie. A co ty mówisz? Pokaż mi swoje mapy. Dobre mapy to podstawa. Szczególnie... Aha. Jaskinie Korinis. No pierwszy raz słyszę, co to przyjdź jest. Przyjdź do mnie później. Jaskinie Korinis? To ty, faktycznie, ty masz raz na jakiś czas coraz lepsze mapy. Stara mapa. Poczekaj. Dolina Budowniczych. Nie, Korinis, nie, terenów. A, tu tak, jaskinie Korinis. Ciekawe ty, ale jaja. No dobra, ty Baharim, Brahim, czy jak ty tam masz? Nie sądziłem. Ty, a ty zbudowałeś wreszcie coś? Co się dzieje? Możesz się rozejrzeć. Co? Monty wrócił! Przegląda właśnie plany. Może jednak uda się skonstruować ten statek? Co jeszcze mogę powiedzieć? Pamiętam, mogę opowiedzieć historię, jak będziemy szli. Ale mi się teraz wzięło na opowiadanie historii, to jest kurwa. Jak mi już się, wiecie, jestem taki, że ja często tak mam, że ja w ogóle nie rozmawiam z nikim. I mi się nie chce i często mówię, dobra, idę. Ale jak już się kurwa, ja już zacznę, chłopie, to z tym jak maszyna nie do zatrzymania, wiesz o co chodzi. To już się nie da przestać. Już mam tyle historii do powiedzenia. I to jest akurat dobra historia. Tam wam opowiem, widzowie. Kiedyś było tak, słuchajcie. Że prawie wygraliśmy i mieliśmy pierwsze miejsce w piłce nożnej. To był jedyny taki moment. A dwa były takie momenty w sumie. To jest dobre. Ale no nie mogę. Musimy tego. Poczekajcie, pogadamy sobie santrę. Jak wszystko jest od tej pory, meldujesz się bez... Aha. Udało mi się uratować kilkoro z zaginionych. Ilu udało ci się odnaleźć? Wszystkich, którzy nadal żyli. Wszystkich? Ja... To wspaniałe osiągnięcie. Znalazłeś jeszcze? Aha, paska z zielem, to nie, to by... Kurde, jeszcze do tego by było Hagena, do 53 minuty, widzowie. Ja w ogóle mam odcinek gigabajtów. 15? Ja pierruper. Dobra, i tego, pamiętam raz, słuchajcie, była sytuacja, że mieliśmy prawie pierwsze miejsce, to grałem... Chyba przez, kurwa, 5 godzin, słuchajcie, schodziłem na przykład na... To było tak. Nie miałem, ja jestem ogólnie gruby i nie mam kondycji, więc w momencie, słuchajcie, kiedy ja gram w piłkę i grałem w piłkę, no to psychy nie było i kondycji też nie było i mi wszystko siadało, nie? Więc w pewnym momencie było tak, że byłem, ale byłem kurwa giga bestią, przynajmniej w tamtym momencie, kiedy grałem i kiedy ta historia się toczy, ja nie pamiętam, który to był rok. I...
chłopie. Pamiętam, że grałem w piłę i schodziłem do pani, mówię, że nie mam kondycji. W sensie, że umrę zaraz, nie? Pamięta taką kolkę, wszystko tam jest, nie? Wchodzi w grę. I czuję, że umieram, kurczę, z braku kurczę, tlenu, zarazem dleję. I pamiętam, macham tam lasce, żeby mnie zdjęło. I ona na przykład mnie, w sensie to była nasza pani od WF-u. I ona na przykład, ona słuchaj się, ściągała mnie na jakieś 30 sekund na rezerwę. Kazała mi odpocząć 3 wdechy i później po 30 sekundach wchodziłem nadal, znowu. I to chyba grałem tak z 5 godzin. 5 godzin, każdy mecz, słuchajcie, a po każdym meczu było 30 minut przerwy i znowu biegałeś, nie? Pojebane. W takim byłem gazie, słuchajcie. I pamiętam, że przegraliśmy, słuchajcie, jedną i wyłącznie bramką. A to były takie małe bramki, to była taka halowa piłka wtedy. I jedną bramką przegraliśmy, słuchajcie, mecza. A pale były, kurwa, emocje. A wszystko sam zrobiłem, to byłem, kurwa, one man army, nie? Ja, kurwa, i nikt więcej. Sam byłem, kurwa, bramkarzem, a napastnikiem, obrońcą, kurwa, wszystkim. Wszystko robiłem, słuchajcie, tam. Pamiętam. Piękny, piękny moment. I jeden z nielicznych, bo zazwyczaj byłem gównem. Znaczy, takim średniakiem byłem. Ale w tamtym momencie byłem, kurwa, Cristiano Ronaldo w najlepszych czasach, naprawdę. Przez ten jeden moment, tą jedną chwilę, wiecie, to jest ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, że po raz pierwszy od, kurwa, 40 lat twoja szkoła może być czymś pierwsza, nie? I uświadamiasz sobie, że dzięki tobie, więc mi odjebało, nie? Ciekawe odbicie, w sensie nie rozumiem tego odbicia, ale pozdro. A drugi, słuchajcie, moment był taki, już widzę, że musimy kończyć. Słuchajcie, drugi moment był taki, że jak graliśmy w piłkę, piłka dotknąłem ręką piłki. Tak, nie w polu karnym, tylko na zewnątrz. Był rzut wolny, powiedzmy. I dotknąłem ręką i wszyscy stajemy i patrzymy na sędziego. A sędzia mówi tak. No grajcie! My już tam piłkę zatrzymaliśmy. I chłop miał pustą bramkę, sobie wszedł i strzelił bramkę. Była ręka moja. Chłop wziął, minął sobie mnie, ustawił piłkę i strzelił na pustą bramkę, bo nikt tam nie pilnował, bo sędzia, grajcie, grajcie! Będę tak wyzywałem sędziego od kurwy jebanej. Miałem 10 lat. Widzowie, widzimy się jutro o godzinie któreś tam. Zostawcie lajka, komentarz, suba i sorry, że dzisiaj taki odcinek historyczny, kurwa, ale mnie poniosło dzisiaj, widzowie, przepraszam. Kocham was serdecznie, nie, serdecznie to ja was, kurczę, żegnam, a kocham was bardzo. Widzimy się jutro, jutro będzie normalnie zabijanie smoków, składanie zeznań z Hagenem, ratowanie świata, walki z bogami wszystkimi. Kurwa, czego jutro nie będzie, widzowie, ja bym zapytał. Jutro zostawcie lajka, komentarz, suba, Instagram, Twitter, Twitch, mój drugi kanał vlogowy oraz zobaczcie sobie Rewinda, wszystko macie w opisie. Miłego dnia oraz miłej nocy, do zobaczenia, trzymajcie się, bo cześć, sorry, jeszcze raz.